W podstawówce, jak jakiś kolega z mojej klasy przezywał mnie Żyduwa, Żyduwa, to jak poszłam do mojej nauczycielki, powiedziałam, że no tak nie może być, że ktoś przezywa Żyduwa, Żyduwa, bo to nie jest złe słowo. Jestem Hania, wychowywałam się w Warszawie, mieszkam w Warszawie. Teraz pracuję jako copywriter w agencji reklamowej, wymyślam reklamę. Dowiedziałam się, że jestem Żydówką, jak miałam 16 lat. Moja mama uznała po prostu, że jestem na tyle dorosła, że zachowam sekret, bo dla niej to był sekret. Nie dlatego, że się wstydziła, tylko dlatego, że się boi, że złe czasy wrócą, bo historia zatacza kręgi. No i dla mnie to była bardzo miła informacja, bo moja mama, mimo że nie mówiła mi, że jestem Żydówką, ja się w ogóle nie domyślałam, zawsze mnie wychowywała w takim poczuciu, żeby stawać w obronie mniejszości, jakichkolwiek. Także jakby to takie myślenie już tam zawsze było zakorzenione jakieś takie i taki szacunek do różnych kultur, między innymi też żydowskiej. Więc jak się dowiedziałam, że jestem Żydówką, to bardzo się ucieszyłam, bo zawsze lepiej mieć dwie historie niż jedną. Jest to po prostu o to bogatsze. Na początku byłam trochę jak dziecko we mgle, no bo nie wiedziałam, czy mogę się nazywać Żydówką, jeżeli nie wychowywałam się w żydowskim świecie. No i generalnie moja tożsamość tak ewoluowała z bycia Polką z żydowskimi korzeniami, bycia Polko-Żydówką do bycia polską Żydówką. Mam takie poczucie misji, że po prostu muszę jakby powrócić do korzeni, bo to, jeżeli ja tego nie zrobię, to umrze. Nie jest to dla mnie do końca tak, że ja wracam do religii, bo ja widzę religię trochę na inny sposób. Judaizm na szczęście pozwala na to, żeby go trochę, żeby wybierać sobie z niego, czerpać z niego po prostu jak z jakiejś, jak wiedzy, jak z wiedzy, czerpać jak z wiedzy. Więc na początku wydawało mi się, że nigdy nie wejdę w religię. Bo w ogóle wielu Żydów, którzy się dowiadują, że są Żydami, ma taki dylemat. Kurczę, no to ja muszę teraz chyba, nie wiem, przestudiować sobie Torę. I, no bo jak ja mogę być Żydem, nie znając wszystkich w ogóle świąt żydowskich i wszystkich całej kultury, jak ja mogę być Żydem? Ale jak sobie tak spotykałam się z ludźmi, którzy mają jakby różny punkt widzenia na to, okazało się, że tak naprawdę nic nie musisz. Ty możesz zostać sobą, można być Żydem i realizować się zupełnie w różny sposób jako Żyd. To jest tylko naprawdę kwestia spojrzenia na to. Ja jestem feministką i jestem Żydówką. Jeśli chodzi o religijne Żydówki, myślę, że większość powie ci, że może się realizować jako kobieta. I myślę, że to wszystko zależy od tego, jak każdy z nas postrzega feminizm. Poznałam Izraelczyka, który też nie jest jakiś religijny, ale dla nas jest bardzo ważne pielęgnowanie tradycji. I właśnie planujemy w przyszłym roku ślub w Izraelu właśnie religijny, bo dla mnie to jest taki kontakt z korzeniami i czuję, że są takie momenty, gdzie chcę uczestniczyć w tym życiu jako ukłon w stronę tego, skąd pochodzę. Jeśli chodzi o świat religijny i niereligijny, to właśnie łączy się w JCC, bo jest tutaj dużo eventów, które przyciągają jakby wszystkich. Jak ja w ogóle się dowiedziałam, że jestem Żydówką, to nie za bardzo było gdzie pójść. Dopiero od paru lat zaczęło się naprawdę dużo dziać. Tu powstało JCC, właśnie tu, gdzie jesteśmy, gdzie dzieje się tyle rzeczy dla młodych ludzi, którzy chcą mieć jakiś kontakt z żydowską kulturą, ale nie w taki przaśny sposób, tylko po prostu każdy tutaj tworzy żydowskość sam. Bo my jesteśmy Żydami, więc my wiemy, co nam się podoba. Chcemy robić zdjęcia, to robimy warsztaty fotograficzne. Chcemy się uczyć hebrajskiego? Okej, no to się uczmy hebrajskiego. Chcemy razem wspólnie jeść, no to robimy razem jedzenie, tak? Czyli przez swoje pasje tak naprawdę odkrywamy żydowskość, no bo to my nimi jesteśmy. My nie musimy nawet patrzeć
przeszłość, no bo najmniej my jesteśmy, to nie musimy tak naprawdę odwzorowywać wszystkiego tak dokładnie, jak było kiedyś, tak? Holokaust jest cały czas gdzieś z tyłu głowy, ponieważ drugie pokolenie, czyli mojej matki, jest straumatyzowane. I tą traumę się niestety przenosi na następne pokolenia. Moja mama jest jakby dumna z tego, że jest Żydówką, ale nie mówi nikomu, nawet swojej najlepszej przyjaciółce. Ja wybrałam trochę inną drogę. Ja po prostu uważam, że jak mamy walczyć z antysemityzmem, jak nie poprzez poznawanie Żydów. Chodzi o to, żeby cały ogół społeczeństwa nie czuł, że Żydzi są jakimś zagrożeniem albo że są jakimiś dziwolągami, tylko że są po prostu sąsiadami, Polakami. Trzeba mówić, żeby pokazywać, że jesteśmy tacy sami.